Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek wielkanocny i cieszę się, że ten świąteczny dzień, Dzień Zmartwychwstania Pańskiego możemy przeżywać razem i spotykamy się, aby choć chwilę spojrzeć na Boże Słowo. W objawieniu świętego Jana są słowa, hasła Wielkanocy. W pierwszym rozdziale, w 18 wierszu Jezus Chrystus powiedział: byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. To przesłanie, które w niesamowity sposób wybrzmiewa od wczorajszego dnia w naszych kościołach, w naszych domach, wszędzie tam, gdzie spotykamy się na modlitwie, bo chcemy przeżywać tą wielkość. Wielkość zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i chcemy cieszyć się, bo to niezwykła radość, że Pan Bóg daje nam doświadczać swojej miłości i obiecuje, że tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak i my jesteśmy powołani do tego, aby żyć z Nim tu i teraz i cieszyć się życiem, z tego, że Pan Bóg nas prowadzi, ale tak, żeby żyć nadzieją, że tak jak On zmartwychwstał, tak i my zmartwychwstaniemy do nowego życia. Chciałbym Wam przeczytać słowa, które z Biblią na co dzień są jako drugie hasło dzisiejszego dnia. W Ewangelii według świętego Łukasza, w rozdziale 24, 26 wiersz. Czyż Chrystus nie musiał tego wszystkiego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Jest to zaledwie fragment rozmowy z niezwykle ciekawej historii, którą w poniedziałek wielkanocny możemy usłyszeć w naszych kościołach. Historii, kiedy dwaj uczniowie zasmuceni, zdruzgotani, idą z Jerozolimy do Emaus. Idą, bo myśleli, że wszystko się skończyło, że wygrała śmierć, że Chrystus poniósł porażkę, bo mieli nadzieję na coś zupełnie innego. Zresztą wyrażają to w słowach: a myśmy się spodziewali. Myślę, że wielu z nas może użyć podobnych słów. Od roku czekamy na to, żeby święta były tak zwane normalne i możemy powiedzieć: a myśmy się spodziewali, że Wielkanoc w tym roku będzie już w pełni radosna, w pełni wolna, w pełni bezpieczna. I wielu może wyjść zasmuconych, załamanych, myśląc, że życie gdzieś odpływa. Ale moi drodzy, w Jezusie Chrystusie jest prawdziwe życie. On zwyciężył grzech i pokonał śmierć. W Jego zmartwychwstaniu jest nasza nadzieja. Nie musimy mówić: a myśmy się spodziewali. Możemy w Jego stronę spojrzeć i powiedzieć: On jest moim życiem. On zwyciężył śmierć i pomoże nam przejść, nawet jeżeli sytuacja w naszym życiu będzie dalej trudna i wymagała wielu od nas wyrzeczeń. To jednak nie o własnych siłach, ale z Bożą pomocą, z Jego łaską, z Jego miłością jesteśmy w stanie czerpać radość. Radość ze zmartwychwstania, radość z życia, które mamy w Jezusie Chrystusie. Radość i pokój do kolejnego dnia. Takiego właśnie doświadczenia zmartwychwstałego, które pozwoli nam na nowo wrócić do Boga, życzę każdemu z Was. Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus, tak jak na uczniów w drodze do Emaus, stanie na naszej drodze i niech nam na nowo pozwoli doświadczyć, jakim jest Panem. Panem życia, Panem śmierci. Panem, który zwyciężył śmierć i który pokazuje, że w Bogu życie zawsze zwycięża. Takiej nadziei na zmartwychwstanie, na święta zmartwychwstania, a więc święta życia, życzę Wam, moi drodzy. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia znowu.